Izo, kilka godzin temu powróciłaś do Warszawy ze Szczecina, a powiedz, jak sobie poradziłaś w dobie pandemii koronawirusa? Witam, tak. Byłam w Szczecinie, jestem w Warszawie. Poradziłam sobie dzięki moim rodzicom. Przykro mi to stwierdzić, ale tak, poradziłam sobie dzięki moim rodzicom. Jestem w Warszawie, będę w Warszawie. Może wyjadę, bo taką mam propozycję, na krótko, a jak będzie dobrze, to mogę zostać na dłużej. Poradziłam sobie. Czy udało się tobie, dzięki Bogu. Czy udało się tobie nie zachorować na COVID-19? Nie, udało mi się. Udało mi się, nie zachorowałam. Miałam tam jakieś swoje alergiczne sprawy, ale w ogóle to wszystko jest w porządku. Jeżeli chodzi o twoje miejsce zamieszkania, z jednej strony były wszystkie hostele pozamykane, miałeś tutaj wiele tutaj trudności, aby jednak przetrwać ten najgorszy okres, ale z innej strony powiedz mi, bo widzę, że dość aktywnie obecnie udzielasz się, otrzymujesz kolejne zlecenie, pracujesz, jak tobie się powodzi ostatnio? No jakoś przetrwałam, miałam gdzie mieszkać, mieszkałam w dobrym miejscu, miałam ostatnio jedno zlecenie, robiliśmy teledysk w Margoninie, koło Poznania, koło Chodzieży. Później pojechałam do Pobierowa, w Pobierowie miałam tam sprawy, w Szczecinie miałam sprawy, no i wróciłam do Warszawy, bo tu jest moje miejsce. Ja czuję, że Warszawa jest moim miejscem. Szczecin nie jest mi już tak bliski jak kiedyś. A ukryj rąbek tajemnicy, ostatnio byłaś na otwarciu pewnego klubu pod nazwą Lustra w Warszawie, gdzie jednocześnie śpiewałaś. Czyli to było karaoke po części. No nie, to nie było karaoke, śpiewałam. Normalnie śpiewałam. Na żywo? Na żywo śpiewałam, tak, z mikrofonem śpiewałam. To nie było karaoke, bo nie czytałam tekstu z tablicy, tylko śpiewałam, bo znałam tą piosenkę i śpiewałam kilka piosenek. No trochę tam sobie pomagałam, wiadomo, bo wszystkich słów nie pamiętam, ale to było Aleja Gwiazd, to było Wszystko, czego dziś chcę. Oczywiście Sośnickiej, Trojanowskiej. Śpiewałam też Britney Spears i Backstreet Boysów, bo te piosenki znam. A skąd taki pomysł, aby się zaczęła śpiewać publicznie? Bo lubię śpiewać, umiem śpiewać. Od małego śpiewałam. Moja mama pewnie byłaby bardzo dumna z tego, że śpiewam, bo w ogóle bardzo ładnie śpiewałam i kiedyś tak na zawołanie w ogóle. No przez te czujniki, przez ciężki przemysł po prostu nie wykonywałam, nie mogłam rozwijać swoich talentów, tylko musiałam zarabiać na dom, na dziecko, na szkoły, na mieszkanie, na ludzi, bo miałam 20 ludzi. No ciężki przemysł, ale w tej chwili jestem w show biznesie, mogę śpiewać, mogę grać, mogę malować. Sama sobie jestem sterem, żeglarzem, okrętem. Nie zależy od nikogo, tak właściwie. Jak to jest, i to mi pasuje. Jak to jest w twoim przypadku? Z jednej strony jesteś osobą dość kontrowersyjną, z innej strony jesteś osobą dość wierzącą. Ostatnio głosowałaś na Dudę. Jeszcze z innej strony tak naprawdę udzielasz się na imprezach, gdzie... No, w klubach gejowskich tak naprawdę. Jak to jest tak z tobą? Bo jednak ta religia i to środowisko nie idą w parze ze sobą. Nie tylko w gejowskich, w różnych klubach spotykam się, w gejowskich też, ponieważ mam przyjaciół gejów, nic do nich nie mam, nie przeszkadzają mi, wręcz odwrotnie, dobrze mi się z nimi pracuje, nawet zmieszkałam z gejami, więc w ogóle nie ma problemu, ja nie mam żadnych zahamowań. No tylko właśnie te wybory. Te wybory to była obsesja straszna, bo jestem za Dudą, za tradycją, za kulturą, za wiarą jednak, bo jestem wierząca, jestem chrześcijanką, chociaż mam korzenie też żydowskie, bo moja babcia była Żydówką, więc mam korzenie. Straszne cięgi dostałam za to, że głosowałam na Dudę, niemniej jednak nie chciałam głosować na kogoś, pod kogo podczepione są różne demony jeszcze z przeszłości, z komunizmu, z różnych rzeczy wplątane, z osób wplątanych jeszcze w różne afery, w różne
no nie chcę tego mówić, ale świństwa, które się robi, nadal te osoby są są europosłami i nadal robią bardzo złą robotę dla Polski, co jest mi bardzo przykro, dlatego że nie wiadomo, czy są Europejczykami, czy są Polakami. I właściwie w kogo interesie pracują, bo bardzo mi się to nie podoba, że wstrzymują wręcz dotacje dla Polski. Nie podoba mi się to. I wiem nawet kto i znam te osoby. Poczekaj, Iza, no. A Iza, powiedz, czym ciebie Duda przekonał w porównaniu do Trzaskowskiego jako kandydata na prezydenta Polski? Przekonał mnie tym, że jest człowiekiem uczciwym, porządnym, z tradycjami, coś zrobił dla narodu polskiego, jest suwerenem, który daje ludziom, a nie odbiera. To znaczy wiem, że różnie ludzie mówią, że jednym odbiera, drugim daje, ale ja mimo wszystko wiem, że to co daje, to bierze z podatków. Musi wyrównać poziom między Zachodem a Polską, to absolutnie, ponieważ my tutaj za mało zarabiamy. Nie daj Bóg, jakby teraz euro przyszło, no to byśmy zarabiali po 400-500 euro. To by było nawet śmieszne, bo byśmy się to absolutnie nie utrzymali. Więc on musi wyrównać w tej chwili pensje, ceny z Zachodem, żeby nas z kolei nie łupili, Zachód, bo tutaj Zachód przyjeżdża i łupi nas z każdej strony, bo dla nich to jest pryszcz, to co się tutaj dzieje i za jakie ceny my żyjemy. Oni w ogóle tego nie rozumieją. Nawet Polacy, którzy wyjechali za granicę, nie rozumieją tego, jak my mamy tutaj. Trzaskowski jest... ja nic tak osobiście do niego nie mam, on mi nic nie zrobił, ale... Wiem, że pod niego podczepione są właśnie te różne demony, których po prostu nie znoszę i nie chciałam, żeby doszły do władzy. Absolutnie. A powiedz Iza. To była katastrofa. A powiedz Iza, dlaczego inne kraje wschodnie, czy to wschodnie, czy Europy Środkowej, czy zachodnie, jak szybko przyjęły euro, to tak naprawdę od razu ich pensje poszły w górę. Dlaczego Polska tak opóźni się, jeżeli chodzi o przyjęcie wspólnej waluty, euro? Nie poszły w górę. Nawet Niemcy sobie do dzisiaj nie radzą, bo zarabiają dużo mniej niż po zachodniej stronie. Tutaj te wschodnie Niemcy także nie radzą sobie. Wszyscy narzekają, czy w różnych krajach, tam gdzie wprowadzili euro, wolą swoje pieniądze i swoją gospodarkę. No jesteśmy w Unii, dzięki Unii mamy piękne drogi, mamy bardzo dużo inwestycji, ja nic do Unii nie mam i bardzo dobrze, że jesteśmy w Unii, ale chciałabym, żebyśmy zachowali swoją suwerenność, swoją tradycję, swoją kulturę, swoją sztukę, swoją flagę, swoje pieśni, swój język i w ogóle. A czy w czasie doby pandemii koronawirusa ty, Iza, otrzymałeś jakąkolwiek pomoc od państwa polskiego? 580 zł dostałam. Na trzy miesiące? I to nie z Warszawy, tak. I to nie z Warszawy, ze Szczecina dostałam. I ty uważasz, że obecny prezydent, dając właśnie tylko taką pomoc na 3 miesiące co najmniej, jest dobry? To nie obecny prezydent dał, to dał właśnie prezydent szczeciński. Ponieważ tam stamtąd pochodzę, stamtąd mam swoje korzenie, tam byłam ostatnio zameldowana na stałe i stamtąd mi pomogli. A od rządu polskiego nic nie dostałaś zupełnie? Nie. I uważasz, że to jest wszystko w porządku? No nie jest to w porządku. Oni twierdzą, że jak już mam emeryturę, to już nic mi się nie należy. A ty uważasz, że mając taką, a nie inną emeryturę, pracując całe życie, otrzymując tak małą pomoc i to tak naprawdę nie od rządu polskiego, to dany człowiek jest w stanie przeżyć w czasie pandemii? Nie jest w stanie przeżyć i chciałam wam powiedzieć, że to jest w ogóle wielka niesprawiedliwość, bo Polacy, którzy przyjeżdżają tutaj z terenów Litwy, załóżmy Ukrainy, dawnego Lwowa, Polacy mają kartę Polaka i dostają zasiłek 2800, a my po tylu latach pracy mamy 1000 złotych emerytury. Powiedz, Iza, jak ty sobie obecnie radzisz? Jak rozumiem, dzięki twoim rodzicom sobie jakoś tam poradziłaś. Tak. Poradziłam sobie nie dzięki młodzieży, która tutaj twierdzi, że ona mi jakieś pieniądze daje, 80 zł za live, bo to jest nawet śmieszne za 3 dni pracy. Niemniej jednak cały czas piszą, że chcą, żebym robiła live, chcą mnie oglądać, chcą, żebym śpiewała, chcą, żebym była z nimi w ogóle. Linczowali mnie za Trzaskowskiego, przykro mi, ja mam swoje zdanie.
Poradziłam sobie i Bogu dziękuję, że tak się stało i absolutnie nic nie będę robiła za darmo, nic nie będę nagrywała za darmo, żadnych życzeń za darmo, bo ja też muszę żyć i nikt nic na świecie nie robi za darmo. Powiedz. Potrzebuję pieniądze na życie, na płatności, na mieszkanie, na funkcjonowanie, na podróże, na przemieszczanie. Nawet jak jadę do nich, to też potrzebuję pieniądze. Iza, skąd u ciebie tak naprawdę bierze się ta popularność? Jaka to jest receptura? Dzięki czemu jesteś tak znana w Polsce? To znaczy, ja nie wiem, przyczepili się do mnie swego czasu. Buntowałam się, parę, nie powiem, parę chujów i parę debili wstawiłam, no i chyba im się to podoba właśnie, że nie daję się, że sobie radzę i że mam własne zdanie. Początkowo to robiłam dla córki, nie mówiłam nic, byłam nawet za cicha, za skromna, bo nie chciałam jej bruzić, ale w tej chwili absolutnie, ja jestem, ja, moja córka to jest moja córka i nie interesuje mnie to, czy się to komuś podoba, czy nie. Takie jest moje zdanie, lepiej wykrzyczeć to, co się czuje, niż ktoś ma kogoś poniewierać, czy znieważać. Na samo zakończenie powiedz, Iza, dlaczego jesteś osobą taką nadpobudliwą, dlaczego tak szybko denerwujesz i obrażasz się w show biznesie na inne osoby? Bo mi ubliżają, bo mnie zaczepiają, bo mnie denerwują. To znaczy, że mnie można denerwować i mnie można ubliżać, a ja mam być grzeczna i cicha i się uśmiechać. Nie.